największe błoto. Co to poza drogą stoi. Asad? Asad chyba, bebiątka, no. A może się zakopał i został tutaj. Chyba tak, on chyba wisi na brzuchu na tym rancie, nie? Co on tu chyba robił w ogóle? No to się dobrze Passatem zapuścił, że tak powiem. No to on jest normalny? Tuningowy Passat. To se skrót zrobił gościu, ze Skierniewic, ziomuś. Widzisz, po czym on tu jedzie? Zobacz, na co się porwał. Zobacz, tu jakie kolejki, to go nie speszyło, nie? Ale to kierowcy Passatów to jednak koty są, nie? Nie ma terenu, że Passat nie pójdzie. Minut u ciebie siedzę już wilgotny cały. No niestety mam taki wpływ na dziewicę. Idą, spacerują. Tu też następny. To ma najgorszy moment jaki się trafił. Tak. Powolutku se przejedziemy. To kłoda fajna. Jaki, zobacz, jaki fajny. Uż, kurwa. Tak, te motorki to są kurna zupełnie co innego. Następni są, dobra. A. Czekaj, no to jedziemy powoli, cholera jasna. Wszędzie dzisiaj się rozleźli. Płaskie? Uj, ale twarda ta gałąź była. Oglądałem dzisiaj te Afryki i te tygrysy, kurna. Jest coś fajnego? No jest, kurna, no co ma nie być, no. Bo w takich cenach, że tak powiem, przyzwoitych? Nie, absolutnie nie. No właśnie. Ceny są tragiczne. Ty, ale inaczej jak na tryplaczku, co? No trochę inaczej. Trochę jest inaczej. Ja nogą nie mogę w seta trafić teraz, jak ja kładam tu, a tu nie ma, nie? Pod wiatraczkiem jesteś. Tu masz tak. Tego ruskiego spychacza. Tylko, no, że to już nie jeździ lata całe. Popatrz, jakie to pordzewiałe, nie? No zobacz, zobacz ten cypelek, jaki jest wykopany na środku. I drzewa rosną, dobre. Tu mydło i powidło, patrz. Budki jakieś... O, tam jaka zardzewiała, zarąbista, o, zobacz. Ta jest fajna. Składak. O kurna. Cały ten zakątek jest jedno wielkie woda. Poczekamy, jak będzie trochę bardziej sucho. Do tej koparki się dostanie. Ta. A to jest ładne, ta wysepka jest ładna. Dużo dzisiaj może być błoteczka. Boż ty pierwszy. Na skręconym kole nie odkładaj maszyny, tylko... O, nie tęskniło się? Kurna, ale... Kurwa, moje pole! Na szkolenia psów, oni tam robią, co tam się dzieje? No zobacz, ile psów mają, ty! No, owczarki chyba same, nie? No i kulturalnie. Ale się wie! O, pchają po autostradzie se autko. Taram tam, param super. Pam. A sporo ryzykują, jak tak tir rozpędzony im wjedzie tam w dupę. Tu co, oponę wyrzucił? Dwie oponki, ktoś jechał, przystanął, cyk! Aj tam. Polska. Holanda. A ładnie goniłeś, 7 cm na ziemię. No. Stabilne 5 cm i jedziemy, mnie piona lecę. Kopałeś się na pół metra. Co to poza jest? Drogą stoi. Asad? Asad chyba, bebiątka. No. A może się zakopał i został tutaj. Chyba tak, on chyba wisi na brzuchu na tym rancie, nie? Co on tu chyba robił w ogóle? No to się dobrze Passatem zapuścił, że tak powiem. No to on jest normalny? Tuningowy Passat. To se skrót zrobił gościu, ze Skierniewic, ziomuś. Widzisz, po czym on tu jedzie? Zobacz, na co się porwał. A. Zobacz, tu jakie kolejki, to go nie speszyło, nie? Ale to kierowcy Passatów to jednak koty są, nie? Nie ma terenu, że Passat nie pójdzie. Może żeś przeładował. Ależ tu jest kurna Jumanji. Widziałeś, Justin Bieber siedział z telefonem? A tu jego kumple. No, muszą tu łazić jacyś, bo tu wydeptane jest wiecznie, albo na rowerach przyjeżdżają. Przecież nigdy tu nie widzieliśmy nikogo, nawet roweru jednego, nie? No nie, na taką gałąź uważaj nad głową. Tak, tak. Au! No, no w szubeczek dostałem. Za długi. Ja, para, para, para. Znowu na stacyjkę z fartem dzisiaj zajechałem. Na zero dojechałeś? Tak. Ty to kurna jeździsz na pisny kłak. O ty siusiaku. Fajne te są gumy, które się aż wystraszysz, nie? Czołem. Halo, halo, Mietku. Panie kierowco, panie kierowco, noga z gazu. Zawsze zdążysz mandat dostać.
To się tam pytałem. Aha, pytałem cię, czy gogle założyłeś. To już widzę, że nie. Nie założyłem. Nie boisz się, że coś ci rybnie? Boję. Tak, zrobimy podjazdy, podwiązy. Ale kurna, fajne te motorki, nie? Zupełnie inne. I bydle, co to jest? Nie, czy to nie jakiś, wiesz, żurawio podobny albo coś w tym stylu, bo... To drapieżnik był. Widzisz? A jak? Kurna, bez problemu. Fajne, kurde. Ej, to jest dobre, Piotruś. Dobre, no. Jeszcze raz to sobie zrobię. Zabrzmiał, jakbyś pierwszy raz w jajko puknął. O, to dobre to jest, jeszcze raz to zrobię. O, tu był, zobacz. Tak. Czyli on tu mieszka gdzieś z Kuba, no, mieszka, no. Ale on ma swój. I tu najlepiej byłoby się tym wiaduktem przebić na drugą stronę. Jak, tym wiaduktem? No, bo byśmy byli już po drugiej stronie autostrady. Próbujmy się przebić. To nie na autostradę. Doink i wyleci. Tak. Gdzie ty jedziesz? Tam. Ale przecież do tego miejsca to jest tam. Mogę zobaczyć. To można rybnąć do... No na trójeczce, no to jest zupełnie inna jazda jakaś taka. Tak. Tak idzie wtedy, on ta, na trójeczce to on tak robi. Na dwójce bardziej, tak, a na jedynce to w ogóle. Ale kurna karuzela, nabielana. Dobre. Wiemy tak o asfalt niedługo, że zobaczysz. Nie będziesz to zbierać. Ty, ziomuś, weź ty zobacz, co ty masz za kamerę, ty. O, tak odłożyłem, dobrze. Na kusiola sobie filmujesz. Cieszy jak cholera to. Ale widać, że było dobrze. A. Tam zobacz, jak próbował przejechać tamtędy, nie? Aha. Ten basat pewnie tu krąży. Tam się wolisz, tu lewo czy tam bardziej? Ja wolę, żebyś zajrzał do telefonu, bo to już pojechaliśmy tak, że już nigdy tego nie znajdziemy. Ale jaki bar tu jest? To jest bar? Bar Globus. Tu masz, proszę bardzo, ogródek. Ogródki piwne. Bardzo ładnie. Premiumeczka. Powrotem? I tamtą drogą, tą równoległą, tam co idzie na skos. Na. Tylko tą nogę trzeba pilnować. Jak tam już jesteś, nie będzie nogi, to będzie. I dziękuję, i asfalcik. No, ta siła spokoju. Mrygami. Tak. Tylko i jeszcze. Kostek to nam nic nie zostanie. No. Miało być oszczędnie, miało być delikatnie. Różne rzeczy miały być. No. Mówiłem. Różne rzeczy mówiłem. To żeś mnie tutaj wyciągnął teraz na dobrą dróżkę. To jest na dołowicie. Ja muszę przodem jechać, ty, bo ja ani migacza, ani sracza. Jackie Chan, wiesz, na gumie pod pociąg wjeżdżał? Kapliczka tu rzeczywiście stoi perfekto. A tu co się dzieje? Kontrola drogowa. Całujemy po tym i w środku jest dół zajebisty. Jakaś rodzina z ludźmi? Rodzina z ludźmi? No jedź w lewo. Dzień dobry. Odpowiedzieli elegancko. Tu jest to problem z tym, że jest próg po prostu. Ostry próg i można nie podjechać. O, i tak jest lepiej. Spust z rury tam jest. Widzisz, czyli to jakiś zbiornik był. Chyba, że tu były stawy kiedyś. Może tereny dawnych stawów, jak? Może te wały tutaj to są świeżo rozebrane, bo jeszcze trawą nie zarosły. A i wszystkie pały tu już rozbijają, no bo będą mieli pola kawałek więcej. Siema. No, co tu było? Jakieś pompy czy coś? Jakaś stacja pompująca była, albo wzbogacająca tlen czy coś. No i ale tu z tego. Rozbijają wały całe, rozbierają po prostu koparą, nie? Ale bo tu może mogą być spadki jakieś dziwne. Spadki? Jak Justyny pośladki. I tu po lewej jak będziesz miał drogę, to się wpuszczamy gdzieś. Mamy się tu? Trochę jak na Malince. Przyjemnie. Tu jest woda, stoi tam jakiś, łowi chyba ryby. Ty, to tu trzeba będzie przyjechać bardziej chyba, nie? Zwiedzić to trochę. Do tamtych na to enduro dawaj, bo zaraz będzie ciemno, będziemy musieli pójść do domu. Tu jest fajnie, jeszcze sobie przyjedziemy nie raz. Co złego to nie my.
Babuleńka idzie, powoli. Aha. O, tu fajna też ścieżka wzdłuż lasu. Siema. To co my tu robimy? Stoimy teraz. A ten co kurna robi? Schował się za sosnę, widziałeś? Teraz nie sosny może. O, jesteśmy. Patrz jaka fajna ta, do przejeżdżania. Różna ta. Tu masz nie, deski. Nie wypada im tu jeździć po tym terenie, w sensie tutaj po tych infrastrukturze. Tylko wszystko malutkie te deseczki, nie? To co jest? To jest chyba bardziej pod adventure. Ten slalom między tymi pachołami, a tu już przejazd przez rurkę normalny. Fajna wyspie jesteś. Jedziemy tak teraz jak na te worki znowu. Jakie worki? No, żwirki czy jak to się nazywało. Wyskoki? Tak. Worki? Już się zamyśliłeś o moich workach, jak ci powiedziałem, to teraz już dalej chodzą ci po głowie teraz moje worki. Pozazdrościłeś mi trzeciego. Fantastyczne to jest. No nie da się ukryć, kurna. Odpiłuję jak ty robisz, potem jak ja robię, może się czegoś od siebie nauczyć. Chciałbyś trochę liząć techniki, co? Ale dobra. A, dronika miał, Mavic Aera. No widno jest, kurna, jest tak widno. Nie, musimy sobie, wiesz co, kupić te, bo dziadujemy przezroczysta, szybka, kurna, kilkadziesiąt złotych. Teraz jakby to wyglądało na tych małych kółeczkach, to ty supermoto nie widziałeś? Raz widziałem. No proszę mi pokazać. I we dwóch obok siebie. Nie, to pięćdziesiątka. Jak ta, jak bim, bim. Ta żaba z tego. Ty. Ale fajne światełko się zrobiło. O, zrobiło. Chyba zaraz będzie czarno tutaj. Dobrze, w porządku, okej, babka, nie przejmuj się. W porządku. Bo tu oni z kotami tu chodzą, widziałeś? Druga babka się ucieszyła. No jasne, że zwolnimy, niech jej kota nie rozjedzie. No. Ba. Wygląda jakby dziewucha jakaś siedziała. Kukła jak z horroru jakaś, o. Matko Bosko. Auto? Jak ty w te lusterka patrzysz, ty? Ja na gumie jechałem. Ustaw lusterko, żeby na gumie widziało z tyłu. Dawaj. W lewo? A. Czysto za nami? Czysto? Ty się mnie nie pytaj, czy czysto, ja się pytam, czy czysto. Czysto za nami? Czysto? Ale ładnie. To ten drapieżnik. A. O, o, widzisz, tu siedzi, zobacz, to jest on. No, bydle, da. Takie miał puchate łapki. No, może być jastrząb? Coś takiego galantnego, bo miał takie, widziałeś, łapki miał takie nabite. To jest nasze, kurno. Trafić to kurna. O, jeszcze jak zarośnie trochę. Jeszcze jak światło zgaśnie, to już w ogóle. Tu się bawimy trochę inaczej. O, tu taki dzik, tak jak w tym parku. O, to kurwa jaki popotam ten dzik był. Uciek, Karol. No, bo tu jest tak głęboko. Opa! A twoja jego masz ten odcinek to jest zajebisty. Ale tu bez gogli to już by nie było tak śmiesznie. Ja ci kopnąłem, trzeba było po oponie przejechać. Tu jest nie, to na tym to lepiej nie odkładać. Czyście na trawie już jest nie. Okay.
Ale błocko. O, żeś poszedł? No iść to trzeba umieć, jak to ten mówił. Beatko. Tego było trzeba dzisiaj. Trzeba jeszcze po prostu bardziej w pionie być. Tak, tak, tak. Teraz to 90% to jest gonitwa takich niskich, nie? Oli zadymili już, zobacz. A, już zaczynają na sezon, sezon zimowy, czas start. O, ktoś grilluje się. No nagrillowaliśmy się troszeczkę, trzeba przyznać. No nie, dobrze weszło, jestem bardzo zadowolony. Bardzo, kurde, jak pięknie było, nie? Oscypeczki, coś pysznego, taki grillowany oscypek. A, żeby było śmiesznie, tą dziewczynę z niestrawnością dzisiaj spotkałem. Dziewczynka nie. Chyba, co tu się stało? No nie wiem. Podjeżdżamy? No chodź, zapytamy. Cześć, coś się stało? No dobrze, no. Wszystko no nie dobrze? Ma, nie ma za to, wszystko w porządku. A, dobra, okej. Okay. Słyszałeś, co mówiłaś, nie słyszałeś? No tak średnio. Nie, że musiała się zatrzymać, bo się tak najadła. No tak. To niedobrze jej się może zrobiło, tak? Może tak, albo jakieś dostała, że tak powiem, gazy. No to w trakcie jazdy gazy to przecież fajnie. Walisz i jeszcze przyspieszenie. Buu! No na 125 to by jechała z połowę szybciej. I na gumę. Zamiast strzał z klamy, to strzał z jelita wyszedł. Podziękowała bardzo, że się interesujemy i z tego. Dobra to było. No już się szaro robi. Goodbye. Co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn, dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.